To był bardzo dobry rok dla Stanisława Kamińskiego z Nawiat. Popularny zapaśnik zdobył 3 złote medale na Mistrzostwach Weteranów w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Ostatnie 2 złote krążki przywiózł z Las Vegas, gdzie triumfował w stylu wolnym i klasycznym. Było ciężko, dlatego że, tak jak powiedziałem, w tej grupie wiekowej nie ma zawodników przypadkowych, którzy jadą i ryzykują zdrowie dla jakiejś tam przyjemności. Tutaj są ludzie odpowiedzialni, którzy do takich zawodów przygotowują się i każdy jedzie po to, żeby wygrać. No też zależy od dyspozycji dnia, nie tylko od formy. No akurat mnie się udało trafić, że zwyciężyłem w obydwu stylach, także jestem bardzo zadowolony. Stanisław Kamiński z zapasami związany jest od 50 lat. Pierwszy raz na zapaśniczej macie pojawił się w wieku 12 lat. Od 2010 roku regularnie startuje w Mistrzostwach Świata Weteranów, z których zawsze wraca z medalem. Taki najważniejszy medal, który zmobilizował mnie i dał mi taką wiarę, to był medal brązowy w Szwajcarii, który zdobyłem w 2010 roku. To był pierwszy start w Mistrzostwach Świata. Przegrałem 2 walki. Przegrałem z Rosjaninem, ale to była wyrównana walka. Przegrałem minimalną różnicą punktu. Irańczyk był ode mnie lepszy zdecydowanie. Przegrałem przez przewagę punktową, ale to mi pokazało, że mogę jednak walczyć, mogę nawiązać równorzędną walkę z przeciwnikami i to był taki przełom. Mimo wieku Stanisław Kamiński wciąż jest w świetnej formie. Jaka jest na to recepta? Niektórzy pytają mnie, jak długo przygotowuję się do zawodów, ale ja do zawodów przygotowuję się cały czas, bo mając 60 lat nie można sobie powiedzieć, że odpuszczam 2 miesiące, później sobie zrobię formę na zawody. W tym wieku formy albo się ma, albo się nie ma. Także ja cały czas ćwiczę, trenuję minimum 5 razy w tygodniu i staram się cały czas być przygotowany tak, jakbym miał jutro wystartować. Od lat Stanisław Kamiński promuje powiat mrągowski na sportowych arenach świata. Jest dumny z tego, że może rozsławiać nasz region i zapraszać innych zawodników do nas. Teraz nawet jak byłem w Stanach, pytali skąd jestem, powiedziałem, że mieszkam na Mazurach. Goście pytali, co to są Mazury, jak wyglądają, to ja mówiłem, że to jest taka Kanada, tylko bez gór. Ale staram się zawsze na kostiumach, na dresach, mam loga tutaj naszej gminy, powiatu i zakładów, bo nieraz sponsorują mnie firmy tutaj nasze lokalne. Stanisław Kamiński zapowiedział, że za rok będzie chciał obronić tytuły Mistrza Świata w zapasach weteranów. Okazja będzie wyjątkowa, ponieważ impreza o światowej randze odbędzie się w Warszawie na przełomie października i listopada.